Cześć, witam was. Jesteście na kanale Enjoyment Family. Marta właśnie wyszła z domu, więc jestem w stanie zamówić dla niej niespodziankę. Ona ostatnio zrobiła mi taką wielką niespodziankę, a cały czas piszecie mi na wiadomości, widziałem petycję, żebym kupił Marcie w końcu suszarkę. Dlatego przeszukałem internety i najlepiej wychodzi na Morele. Zaraz wam to wszystko pokażę, bo razem sobie ją zamówimy. Sprawdzałem dostępność jeszcze tej suszarki z tego względu, że dzwoniłem po paru miejscach i nigdzie jej nie było na stanie, natomiast na Morele jest normalnie dostępna. Dostawa będzie za 3 dni, z tego co dostałem informację, więc Marty wtedy ponownie nie ma w domu, bo się umówiła z koleżanką i jeszcze gdzieś tam jedzie na zakupy. Tak więc będzie idealny czas, żeby dostarczyć tą suszarkę, tak żeby nie widziała. Ja sobie ją jeszcze zapakuję, podjadę do sklepu po jakieś tam rzeczy odnośnie, żeby ją dobrze zapakować z jakimś tam kokardką, żeby miała co rozpakowywać i myślę, że będzie dobrze, więc siadamy i lecimy z zamówieniem. Na stronie mamy wiele opcji dostaw. Jeśli natomiast złożymy zamówienie do godziny 16, to w wielu przypadkach dostawa jest następnego dnia. Nie mamy za dużo czasu, bo Marta pojechała tylko na małe zakupy. Znając życie, to jeszcze pojedzie po coś do Bobo, bo tutaj ma chyba w okolicy z 5 sklepów, które ona lubi i na pewno tam podjedzie, więc myślę, że tak pół godziny na pewno jej nie będzie z nami. Myślę, no, a może i godzinę. Tak więc zamawiamy szybko, tak żeby nie widziała. A dlaczego tak pokryją? Bo my pracujemy razem. Marta siedzi po drugiej stronie biurka i ja nie jestem w stanie przy niej tego wszystkiego zamówić. I wracając do tej ceny, jak widzicie, jest teraz promocja, jakieś to jest chyba 400 zł taniej za tą suszarkę, więc super ekstra czat. Jest jeszcze opcja tutaj dodatkowe usługi w Morele, czyli na przykład wniesienie, mogą to wnieść. To jest zarąbiste, bo ostatnio jak coś tam nosiłem, to mnie przez tydzień plecy bolały, a tutaj panowie wyćwiczeni przyjadą i to na pewno wniosą nam tutaj po schodach. Druga rzecz to mają też opcję odbierania starych rzeczy. No nie, jeśli macie tam jakąś, nie wiem, pralkę i chcecie ją wymienić na nową, to tą starą wam zabiorą. Mega fajnie, bo ja nienawidzę jeździć na nasz Pszok i tam wszystko wywozić. Następna rzecz, co tutaj jeszcze jest, jadę sobie tutaj niżej, bo tu widziałem wcześniej, można wnieść i zainstalować, czyli na przykład jeśli macie pralkę, to od razu wam ją podłączą. To jest mega czat, no nie? Że nie trzeba kogoś brać specjalnie, żeby dodatkowo płacić i czekać na to, aż ktoś nam podłączy tą pralkę, bo nie każdy się na tym zna. Pod każdym produktem, to i na Morele i pod każdą usługą są opinie, więc jak chcecie sobie poczytać na przykład, jak u kogoś innego poszło to wniesienie, no nie? Albo instalacja. Ja widzę, że są 90% to są pozytywne opinie, także myślę, że nie będzie problemu z tym wniesieniem. Widzę tutaj też, że są dodatkowe możliwość dodatkowej gwarancji. Jest też możliwość wzięcia na rat. Ja sobie tutaj już byłem wcześniej przy tej stronie, bo ja już tu trochę tak, wiesz, podglądałem, gdy Marty nie było przy mnie. To w międzyczasie jeszcze kupiłem sobie Morele Max. To jest coś takiego, że wam za darmo dostarczają jakby produkty. W tym momencie, jak sobie tutaj rozwiniemy, to mamy coś takiego już. I normalnie bym musiał zapłacić 30 zł za dostarczanie. Ja sobie kupiłem pakiet na miesiąc za 9 zł i w tym momencie przez miesiąc ja mogę zamawiać produkty i one będą do mnie dostarczane za friko. Jaki jest plus jeszcze z tego Morele Max, to, że mamy dłuższy jakby zwrot, no nie? Jak Marta uzna, że mam nadzieję, że nic nie porypałem, ale że jeśli to jest ta suszarka, o której jej chodziło, dokładnie ten model, to jeśli to nie jest ten, to mogę go zwrócić w ciągu 30 dni i dostanę zwrot pieniędzy. A zwykle jest to 14 dni, jak tutaj piszę na stronie. Ciekawe, jak tam sobie Marta radzi. Jeszcze jedno, że od razu wam się tutaj podpowiada, co możecie jakby zamówić dodatkowo do tego konkretnego produktu. I tutaj będziemy potrzebować taką dostawkę, bo Marta chciała położyć tą suszarkę na pralce, ale nie da się jej tak bezpośrednio położyć, wiesz, że jedno kładziesz na drugie, tylko musisz mieć taką podstawkę specjalną, która połączy te dwa urządzenia, żeby one, wiesz, nie zdupiły gdzieś, jak się będą trzepać. Więc tutaj możemy taką podkładkę sobie od razu dokupić. Chyba coś słyszę, ktoś jedzie. Nie, tylko listonosz. Jest git. Dobra, no to co? Kupujemy. Dodajemy sobie suszarkę do koszyka. Całość mi wyszła 2000 zł, bo mam to niesienie i instalację. Teraz mamy tutaj dostawę, czyli ja sobie tutaj wybiorę mojego ulubionego kuriera. Wiedz, kolej, że jest ulubionym, dlatego przywieziesz mi pralkę i będziesz ją wnosił. Można płacić w różny sposób, czyli możemy zapłacić blikiem, przelewem, kartą, Google Payem nawet można zapłacić. Można też to od razu wziąć tutaj na ratę. I tutaj dostawę, za dostawę nie będę płacił nic, bo dostawę mam właśnie w tym Maxie, tej opcji, Morele Max. Więc teraz tylko zamawiam i płacę i czekamy na dostawę. Dostawa ma być w ciągu 3 dni, dlatego że Marty znowu nie ma w domu za 3 dni i będziemy mogli to wnieść, znaczy panowie sobie to wniosą i będziemy mogli to zapakować. Teraz tylko nic, tylko czekać na powrót Marty i siedzieć cicho i nic jej nie wygadać. Ja już zacząłem vloga. Dzień dobry. Mamy vloga. A ja mam cukinię. Tak to jest, moi drodzy, zaczynać obiad i
zapomnieć połowy składników, które do niego potrzebujecie. No dobrze, że masz cukinię. Przygotowałem mięso. Będziemy robić cukinię z keto. To są te chrupki z tej strony. Jeszcze śmierdzące takie serowe. Kojarzysz te, że tak brudzą palce, takie pomarańczowe są? Śmierdzą! Ja nie mogę. Ale powochaj, jak śmierdzą, aż się odechce. Mówię, powochaj, nie ty dzbać. Ale jednego mogę. To już spadł, to już każdy może. O, teraz chudy chodzi. Jezus, ja mam chudego! Nie biegaj! Zajebiste są. Nie mogę jeść takich rzeczy. Jestem podobno na diecie. Nie biegaj. Nie biegam. Jestem jaka stara, taka głupia. Spełniłaś moje marzenie z dzieciństwa. Ale będzie dla młodego. Jest chłopiec, więc prawie chudy będzie okej. Zarażę go tą historię. Chciałabym obejrzeć tą historię. Znajdziesz tą historię gdzieś? Bo jedziemy dzisiaj po prostu. Nie, bo ja ich nie mogę. Ale ja mogę. Nie wiadomo. Może on nie ma ochoty. Bo i czuję, że bardzo ma. Może nie ma. A czuję, że bardzo ma. On mi mówił na łóżko, że nie ma ochoty na chipsy, na słodycze. Bo... on się z tatusiem solidaryzuje? Tak, on nie będzie też jadł takich rzeczy, bo on też chce być duży, dorosły i silny. I dlatego nie będzie jadł chrupek? Tak. Strasznie krzywo pokroiłam mam te dni. Okropnie. Okropnie jest krzywy nóż. Dziękuję. No, ratuj się, ratuj. Ja nie wiem, kto go tak strzelił. Widzę, że dochodzisz do precyzji. Do chyba do wprawy. Przecież cię pochwaliłam, dlaczego by to robisz? Chwilę temu byłam miła nawet, nie? Gdzie są psiusze? Nie wiem. Zamknęło się w pokoju na górze? Może. One chcą mnie przywitać. Byłam na górze. Powiedziałeś? One nie chcą się witać. To bo ty jesteś dynią połę. Cukinią porąbali mi się warzywa. Robimy jedzenie i wracamy do was trochę później. 3 days later. Prezent dla Marty ma być już jutro. Przeskoczyć szybko po jakąś wstążkę wielką wstążkę, bo muszę to jakoś obwiązać, żeby to wyglądało pięknie przed Martą. Mam nadzieję, że się nic nie zorientuje i że będzie dla niej to mega niespodzianka. Ja już jestem pod Teddym. Tutaj zawsze Marta mówiła, że są takie rzeczy, jakieś takie urodzinowe wstążki, te sprawy. Bo suszarka ma lada chwila dojść, muszę ją ładnie zapakować, zanim Marta wróci do domu, tak żeby nie wiedziała, że coś na nią czeka. Okej. Papier już mam. Żeby zapakować całą suszarkę, teraz jeszcze została mi wstążka. Nie ma żadnych ładnych takich wstążek, by mi się podobały. Jedynie, która mi pasuje, to jest to Happy Birthday. Choć to nie są urodziny, to ta będzie najlepsza. Nie chcę tego majtkowego różu. Dobra, jedziemy do domu. Chyba mamy wszystko. Jeszcze tylko taśma klejąca. Taśma klejąca i w drogę. Dotarła suszarka. Panowie ją bez problemu wnieśli do środka. Jeśli jeszcze chcieli zabrać śmieci w ogóle, ale im powiedziałem, że nie, spoko, zostaje taka jaka jest, bo chciałem, żeby Marta sobie sama rozpakowała. Ja ją zapakowałem jako prezent, zobaczcie. Najlepiej jak potrafiłem. W taki sposób wygląda. Jedna rzecz, nigdy w życiu nie kupujcie takiego papieru brokatem, bo kompletnie nie chcecie do tego trzymać taśmę. Zobaczcie, jak mi ta taśma tutaj podchodzi. Ale to mało ważne, prezent zapakowany, tutaj jeszcze pierdolnąłem taką kokardę, która nie wiem po co, ale mogłem jej nie dawać, lepiej wyglądało bez niej. Ładnie ułożone, czekamy na Martusię. Marta już mi dzwoniła, że już wraca. Zaraz pewnie będzie. O, już jest, właściwie auto już stoi, więc pewnie już jest przy drzwiach. I zobaczymy, co powie. No z tyłu jest brzydko, wiem, że z tyłu jest brzydko zapakowane, ale śpieszyłem się, bo nie wiedziałem, jak szybko Marta wróci. O, najważniejsze jest przód, z przodu wygląda godnie. Marta nic się nie spodziewa. Hello! Hello, my friend. Mam dla ciebie prezent, mały prezent. Teraz ja zrobiłem niespodziankę i chodź zobaczyć, pomału. Mogę rozpakować? No, targaj. Nigdy nie rwałam takiego papieru. Boże, dawno nie dostałam takiego. W ogóle nie dostałam dawno prezentów. Wiesz, że ty to tutaj wtargał takie coś? Czy to jest ciężkie? Nie przewróć tego na bok. Dobra, Jezus Maria, ja tylko widziałam na Instagramie, jak ludzie tak rozpakują wielkie kokardy. O, to jest... O! To jest osobne. Tego się nie spodziewałam. O, dobrze. A tam kolejny papier. W związku gdzie?
No mnóstwo prania wejdzie, no nie? Strasznie dużo. Kasia, tutaj. No połapy! W końcu jest. W końcu jest, misiu! Co to jest? Zbiornik na wodę. To tu jest? Mhm. Dużo wody. Dużo wody. Kończy się suszarka wiecznie w salonie. Przecież ostatnio nie było sytuacji, gdzie nie stała tutaj suszarka. I są tu różne te tryby. Dalenie, spacz, jakie to wielkie. Jak się tu wniósł? Kiedy to przyszło? Zamawiałem to na Morele i przyszli panowie. A oni w ogóle chcieli pozabierać te wszystkie styropiany, no nie? No co ty! No przecie... nie byłoby jak zapakować, no... ale mogłeś oddać! No oni chcieli wszystko pozabierać, a ja wiesz, nie, bo ja muszę to jakoś zapakować. Jak ja będę miał kwadratu, to ja w życiu nie zapakuję. A ci się wszystko pytali, wiesz, czy to, gdzie to postawić, gdzie to wnieść. Dziękuję! Właściwie to ona możemy ją podłączyć tutaj. I suszyć w salonie, tak no. Zwykle! Nie zmieni. Tu jest filtr, jego się opróżnia po każdym... I może nie będzie mieć włosów na ubraniach no, po praniu. Zobaczymy. Jaki to jest luksus, dla mnie to był taki luksus, miś. Zrobiłeś mi taki luksus. O, pokażę wam od środka suszarkę. To jest moja suszarka. Tak wygląda moja, nie wiem jak wyglądają wasze, ale moja wygląda tak. Wysłuchałeś moich modłów. Miliona modłów. No nie, żebym była taka upierdliwa i bardzo często dawała do zrozumienia. Robić pranie. Nie chcę robić prania. Kochanie, ja chcę suszarkę do prania. Prała mnie. Pomóż mi, trzymaj. Oczywiście z tyłu mamy suszarkę na pranie. No nie, żeby mi wszyscy dawali do zrozumienia. Nie, żebyście ale pisali. Ale internety mi dawały do zrozumienia. No, bo to wyszło tak, że... Pod każdym filmem widziałem ten komentarz. Pod każdym filmem Krzysiu kup Marcie suszarkę, potem petycja wyszła na Instagramie i zaczęliście wysyłać mu, żeby kupił mi suszarkę. No to w końcu zostałam prezesem. W ogóle... To co? Ja mam na razie ją postawić tu. No pod obrazami, tak tam jest kontakt? Tak, żeby ją na razie sprawdzić, bo ja chcę ją uruchomić. Ja też. Oni mi proponowali, że oni mi to tam wniosą, gdzie chcę, no nie? Że już nie chcę tam, że tutaj chcę w salonie, ale nie chcę mi mówić dlaczego, bo chcę to zapakować, no nie? No. Tylko im mówię, żeby mi tam nie nieśli gdzieś, bo oni mówią, że gdzie to dać, no nie? No. Jak tutaj. No tak, pomysł. Ale wiesz co? Opcję wniesienia i ułożyć ją na chrobę, żeby teraz musieć kogoś wziąć, żeby ci pomógł ją wnieść w miejsce docelowe. Ale wiesz co, zazwyczaj to jest problem, żeby ci w ogóle cokolwiek wnieśli, no nie? A tutaj ci wnoszą tak po prostu i jeszcze pytają, gdzie ją dokładnie postawić. Zazwyczaj jakieś tam kupujesz, to nie masz tego wniesienia, no nie? Co oni tam jeszcze mają w tej stronie, skoro tak zachwalasz panu z transportu? Duże rzeczy brać, żeby mogli. Co nam przyniosą? No ja mam na szybko dwie rzeczy. Ekspres do kawy. O tak. I zamrażarkę, bo też. Dalej nie mamy tam zamrażarki. Też. Ale ekspres to już sobie wam wniesiemy, no nie? Jak wniosą, nie będę... Z podłączeniem i... No proszę cię. Z kawą. Zapomniałem tylko, bo to mi się pokazywało, ja to tyle razy kupowałem, chowałem, bo Marta naprzeciwko, więc ja co chwilę... tą stronę. To ty się już tak kombi... Temu, że zbiórka chciał na odwrót ustawić? No. I ja tak kombinowałem i tak przekładałem te strony, że w końcu zamówiłem tylko suszarkę. Zapomniałem tego gadżetu, na który się kładzie na pralkę, żeby położyć na to suszarkę. I dopiero wtedy ją zamontujemy na tym, no nie? Może przywiozą ją panowie, którzy... Z wniesienia. Jaka ja jestem monotematyczna, panie, bo my na tą dostawkę jeszcze suszarkę chcemy położyć. Ale to tylko tak wiesz, leciutka jest. Dobra, to lecimy jeszcze po przejściówkę. Teraz już mi Marta pomoże wybrać, ja jej pokażę stronę przy okazji. Ja nie będę nim więcej pakował. Opcja jest taka. Bardzo ładny ten papier jest. Opcja jest taka, że ja wam pokażę. Wszyscy wiedzieli, dlaczego nie kupować papieru typu brokat. Bo zazwyczaj bierzecie i pakujecie jakieś prezenty, jak przyklejecie coś na papier, to po oderwaniu rwie się wszystko, no nie? No tak, i już... cały papier się rozwala. Patrzcie. Przykleiłem. Nie wiem, teraz patrzcie, jak brokat trzyma. O. Po prostu się nie trzyma. Ja całą tą suszarkę pojechałem taką taśmą. Tu se zaczepiłem o papier. Idę se szybko. Złączyłem, wiesz, taśmę. Z taśmą, no. Taśma. Pust! No co ty gadasz? Zjechała ci taśma na dół. Ale ci się fartło. A jakbym tak przyjechała wcześniej? Po co tam? Radną miść! Pralkę! Ale najpierw opakowali ją w styropian! Pierwszy raz w życiu nie dostałam telefonów, kiedy
będziesz. U nas suszarka dalej będzie w salonie. Tak to jest w polskich domach, że suszarka musi być w salonie. Jak nie taka, to zraka, ale zawsze. Przyjedzie ktoś na odwiedziny, to pomoże. Muszę po prostu ktoś odwiedzić. Cześć, Doruńku. Ja się przebrałam w nieco wygodniejsze ciuchy. Pranie już nastawione i skończone i będziemy testować suszarkę. Suszarka już stoi, jeszcze tylko musimy ją podpiąć pod prąd. I tak w dalszym ciągu suszymy w salonie. To jest lampa! Mamy lampkę. Dobra, wkładamy. Mamy białe pranie. I got a feeling that this could be a little more than feelings. Idziemy po... jak to się nazywa? No tą dostawkę, żeby położyć jedno na drugie, no nie? Tak, taka specjalna, żeby połączyć pralkę z suszarką w taki słupek. Tak. Idziemy to zamówić. Dobra, bierzemy się za szukanie tej podkładki, żeby połączyć pralkę z suszarką. Dobra. Pokaż, gdzie to zamawiałeś. Dobra. Pokazuj. Chodzimy sobie na Morele. Tutaj to zamawiałeś, tak? Tutaj zamawiałem, jeszcze nawet widać, że tutaj ostatnio wchodziłem na dom. Jakieś te łopcie. Ty jesteś cwaniaczek, powiem ci. Podświadomie ukierunkowałam na suszarkę, podświadomie ukierunkowałam na UPS, nawet nie wiem, co to jest. Nie czuję, że... Okej, kupimy też... To jest. Dobra, aha, no, bo Martuś, ja sobie tutaj kupiłem darmowe dostawy, więc UPS-a możemy też zamówić później. To kup mi UPS, już też... wiem, co to jest. Przepraszam. I też nam przyjdzie. I też nam przyjdzie za friko. Czaisz, o co chodzi? Super sprawa. 9 zł to kosztowało, mam na miesiąc. No? Na miesiąc mam za darmo wysyłki stąd i... To kupmy jeszcze zamrażarkę. I UPS? Ej, pamiętasz jak się śmialiśmy? nie przy tego! UPS-a też tu kupimy. Ja sobie tutaj poszukam najlepszego UPS-a i ci zamontujemy. Super. A teraz idziemy po tą podkładkę, której zapomniałem w końcu zamówić. Dlaczego zapomniałeś? Przyjechał ten... listonosz. Listonosz przyjechał. Ja wszystko przez listonosza. Ja mu powiem, jak przyjdzie. Ja przełączyłem i gdzieś tam sobie poklikałem i zamówiłem bez tego. Ja to mam obserwowanych, bo ja to wchodziłem już na to. No, tutaj wchodzą chyba nóżki. A to jest dedykowane jakby. No do Electroluxa, ale to widocznie powinien napasować też do naszej... Bo, no to do koszyka. Zwłaszcza, że wiesz, ona będzie za darmo dostarczona. Dostawa, zaraz zobaczymy. Zero. Tutaj nie sprzedaje tylko jakby Morele, tylko jest tak, jakieś, to się nazywa gdzieś tam, czytałem, marketplace. No. I w tym momencie sprzedają też inni ludzie. Ale tutaj wszystko widać, no nie? Kto co sprzedaje. Czy to jest... Ale fajnie, no bo masz też opinię, jest, tak. Że wiesz, no nie? Spoko. 26 osób kupiło. A jakby nie pasowała, to można to zwrócić? Tak, tak, bo ja mam właśnie przez tego Maxa, to ci pokażę. I tutaj mam tak, o 30 dni na zwrot produktu, bo dzięki temu Maxowi. I mam aktywny... To co? To czekamy na dostawę. Jak nam przyjdzie, to będziemy działać dalej. Tak. A ja jeszcze idę szukać UPS-a, bo mam za darmo przesyłkę, więc sobie skorzystam. Jeszcze muszę to w tym miesiącu. Zamić to wieś? No to spoko, to polecam. Znaczy nie było mnie przy tym, ale spoko. Jak się nie urobiłeś, Krzysztofie, bo nie ostatnio, żeś taki połamany chodził. Komodę wnosił na górę. Wnosił komodę i tak mu coś strzykło. Nie, to przez, po prostu jak przez to ma pracę się dobrze i nie umie jak to chwycić. Ona po prostu ważyła 300 kilo. Ale ona nie dlatego, że Krzysiu jest słaby. Ona była za ciężka. Nawet na Pudziana. Tak, zdecydowanie. Co tam tirowe opony? Ja myślę, że nawet Pudzianowi by strzeliło. No dokładnie. To ważyło więcej niż tirowe opony. No to co? Żegnamy się z wami. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ja dziękuję ci jeszcze raz. Pa! Zagrała nam na koniec. O, gra! O, coś mi biodro wypadło. Dobra, mi się... Tutaj wyświetliło, że masz wodę opróżni. A o, jakie ciepłe! O, jakie suche! Ono jest suche! Patrz! No i jakie pachnące! Tak! Czuć płyn, nawet go nie, no. Nie wywiało.